W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu powiedzieć o spółce byłego polityka, aktualnie przedsiębiorcy Janusza Palikota, która, jak można domniemywać z treści internetowych, przeżywa dosyć trudny okres pod kątem finansowym. Były poseł startujący z ugrupowań lewicowych, Janusz Polikot, aktualnie aktywnie działa na rynku alkoholowym. Jedna z jego spółek, która Skądinąd została utworzona i prawdopodobnie też z nią utożsamia się wielu, wielu celebrytów, między m.in. Kubowej Wojewódzki, Zajmuje się produkcją, dystrybucją, a także sprzedażą różnorakich alkoholi. Mam tutaj na myśli oczywiście spółkę, która nazywa się Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, spółka akcyjna. No i jak wskazują aktualne doniesienia medialne, przeżywa dosyć trudny okres pod kątem finansowym. Bazuje oczywiście, będę bazował, opadając Państwu w ramach dzisiejszego nagrania, o tejże spółce będę bazował na tych informacjach, które wynikają tylko i wyłącznie z treści medialnych. Także no, nie mam oczywiście wglądów w dokumenty spółki, nie wiemy, jak mogłyby wyglądać ewentualne opinie biegłych, którzy by badali finanse tego przedsiębiorstwa. Także bazujemy tylko i wyłącznie na doniesieniach medialnych. Z, tych, z tychże doniesień jasno wynika, że Janusz Palikot, który jest również członkiem zarządu tej, tejże spółki, zgromadził łącznie od grupy około 10 tysięcy inwestorów kwotę rzędu od 110 do 140 milionów złotych. Te kwoty, w zależności od portalu internetowego, oczywiście są, są, są różnorakie, także przyjmijmy, że jest to taki przedział. Jak się okazało, z początkiem tego miesiąca, czyli z początkiem sierpnia 2023, jedni z wierzycieli spółki, mam tutaj na oczywiście inwestorów, złożyli wniosek o ogłoszeniu upadłości. Tenże wniosek został złożony w dniu 3 sierpnia. Natomiast, jak pokazują również treści medialne, wraz z tym wnioskiem został złożony wniosek o postępowanie sanacyjne. Zasadniczo oba te wnioski mogą być złożone zarówno przez dłużnika, jak i przez wierzycieli. W tym przypadku akurat. Wnioskodawcami byli wierzyciele, i o tym, dlaczego to zrobili na podstawie moich domy domysłu, będę opadał za chwilkę. Natomiast na chwilę obecną skupmy się jeszcze na stanie faktycznym. W momencie, kiedy wpływa wniosek o ogłoszenie upadłości do, do sądu, następnego dnia dochodzi do obwieszczenia o otwarciu postępowania o układu. To obwieszczenie jest inicjowane bezpośrednio przez samego dłużnika, czyli w tym przypadku przez zarząd spółki Janusza Palikota i ma. Tak przynajmniej ustawa wskazuje, na celu zawarcia układu z wierzycielami. Z treści obwieszczenia, które dotyczy właśnie postępowania restrukturyzacyjnego wobec tej spółki, wynika jasno, że nie jest to postępowanie, które, którym mają być objęci wszyscy, wszyscy wierzyciele. Jest to tak zwany układ częściowy i o ile mnie pamięć nie myli, to grupą wykluczonych wierzycieli są obligatoriusze. Co jest oczywiście dopuszczalne z tutaj przepisami prawa, także nie jest to żadna bulwersująca w tym przypadku, w tym przypadku informacja. No i teraz możemy się zastanowić, dlaczego z jednej strony wierzyciele składają wniosek o upadłość, z drugiej strony też posiłkują się wnioskiem sanacyjnym, no i dlaczego Janusz Palikot... Razem z pozostałymi członkami zarządu szczyna postępowania zatwierdzenia układu. Zasadniczo analizując najpierw poczynania wierzycieli. Wierzyciele bardzo często traktują wniosek o ogłoszeniu upadłości jako takie, jakby nazwijmy to źródło, może mechanizm windykacyjny. W, tym, w ten sposób mają oczywiście na celu zmuszenie dłużnika do tego, żeby on no, nieco bardziej skrupulatnie zaczął prowadzić finanse spółki i zaczął zaspokajać wierzycieli zgodnie z wcześniejszymi umowami. Dlaczego przy okazji został złożony wniosek sanacyjny? Prawdopodobnie dlatego że wierzyciele no nie do końca chcą ogłoszenia upadłości, bardziej zależy oczywiście im na tym, żeby ich wierzytelności zostały spłacone, co... Poniekąd mogły być zrealizowane w ramach sanacji. Postępowanie sanacyjne jest najbardziej złożonym postępowaniem restrukturyzacyjnym i dochodzi w nim do utraty całkowitego prawa do zarządu nad majątkiem przez samego dłużnika. W tym przypadku akurat zarząd tejże spółki no nie mógłby prowadzić spółki tak, jak to robił dotychczas, tylko byłby powołany określony organ. Mam tutaj na myśli zarządcę, który by przejął tak naprawdę całą działalność operacyjną spółki i to on by za nią odpowiadał. W sytuacji, kiedy mamy zbieg obu wniosków, czyli wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, pierwszeństwo rozpoznania przysługuje temu drugiemu, czyli w tym przypadku sąd, który, będzie, który, który przyjmuje oba wnioski, najpierw musi się pochylić nad wnioskiem o wszczęcie sanacji. Jak możecie Państwo wywnioskować się z Krajowego Rejestru, Rejestru Zadłużonych na chwilę obecną został zarejestrowany tylko i wyłącznie wniosek upadłościowy. Brak informacji o wniosku sanacyjnym może wynikać z tego, że jeszcze nie doszło do dekretacji tego postępowania i wniosek nie został wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych albo poniekąd jest to taka gra medialna i wierzyciele spółki tylko i wyłącznie w mediach wskazali, że taki wniosek złożyli, a tak naprawdę go nie złożyli. O tym możemy się dowiedzieć jeszcze w ciągu kilku najbliższych dni weryfikując na bieżąco Krajowe rejestr zadłużonych. Na chwilę obecną, tak jak wskazałem, widnieje tylko i wyłącznie ten wniosek upadłościowy, który został złożony przez wierzycieli. Co się dzieje dnia następnego po, złoż po złożeniu wniosku o upadłości przez wierzycieli? Zarząd czyli w tym przypadku m.in. również Janusz Palikot, wszczynają postępowanie o zatwierdzenie układu. To postępowanie o zatwierdzenie układu ze swojej natury ma oczywiście na celu doprowadzenie do tego, żeby no, był między dłużnikiem a wierzycielami przyjęty układ, który na nowo ustala zasady spłaty zobowiązań przez dłużnika i przy okazji też uchrania go przed ogłoszeniem upadłości. Niepokojące może być to, że w doniesieniach medialnych Janusz Polikot, mówiąc raz o postępowaniu za stwierdzenie układu, w innym przypadku postępowaniu układowym, a to są dwa różne postępowania, natomiast myślę, że akurat lajkowi w tym zakresie można to wybaczyć. Raz posługuje się on informacją o tym, że jakby tutaj celem uruchomienia tego postępowania jest ochrona, ochrona aktywów spółki. A niekoniecznie skupia się na tym, że przecież no, celem powinno być zawarcie układu. Takie twierdzenia ze strony zarządu dłużnika w kontekście tego postępowania no, mogą budzić obawy, czy przypadkiem to postępowanie nie jest uruchomione w złej wierze. Przypominam, że tutaj akurat uruchomienie takiego procesu nie jest stosunkowo skomplikowane. Tak naprawdę ono zależy tylko i wyłącznie od intencji samego dłużnika i jego rola sprowadza się do tego, że powinien on zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który może pełnić funkcję nadzorcy i ten nadzorca dokonując obwieszczenia w krajowym rejestrze zadłużonych tak naprawdę uruchamia tzw. parasol ochronny nad, nad majątkiem samego dłużnika i tym samym ten dłużnik zyskuje ochronę przed ewentualnymi egzekucjami komorniczymi, czy też Wypowiedzeniem kluczowych umów przez kontrahentów. W sytuacji akurat spółki Janusza Palikota, jeżeli już mieliśmy taki stan, że wierzyciele wszczynali te egzekucje komornicze, no to poniekąd jest to zrozumiałe, że chcąc zawrzeć układ, Palikot uruchamia takie postępowanie, po to, aby jego aktywa i aktywa spółki mogły być zachowane i tym samym, żeby rzeczywiście dłużnik mógł zawrzeć układ. Natomiast jeżeli on w doniesieniach medialnych i w oficjalnych komunikatach wskazuje, że celem jest ochrona tylko i wyłącznie aktywów, a nie zawarcie układu, no to tak jak wspomniałem wcześniej, można mieć, podejrze można mieć podejrze podejrzenia co do tego, czy przypadkiem nie jest to postępowanie, postępowanie prowadzone w złej wierze. Z punktu widzenia wierzycieli, tym bardziej tych nieobjętych postępowaniem o zatwierdzeniu układu, no jest to na tyle niepokojące, że mają oni tak naprawdę zablokowaną drogę do wcze wcześniej już wspomnianych egzekucji komorniczych. Nowe nie mogą być uruchamiane, a z kolei te, które były już Uruchomione powinny, powinny ulec zawieszeniu. Co za tym idzie ze strony wierzyciela, no warto rozważyć ewentualne złożenie wniosku o uchylenie skutków powieszczenia tak aby oczywiście to postępowanie o zatwierdzeniu układu trwało. No a z drugiej strony egzekucje komornicze również mogły być dalej prowadzone. Tego typu wniosek oczywiście zweryfikowany wcześniej przez sąd, także nie jest to żadna autonomiczna, że tak powiem inicjatywa ze strony wierzyciela, tylko tutaj jakby aprobata musi oczywiście nastąpić ze strony sędziego, który taki wniosek będzie rozpoznawał, a on z kolei będzie badał określone przesłanki, czy rzeczywiście występują one ku temu, aby uchylić skutki obwieszczenia postępowania, o zatwierdzenie układu wobec, wobec spółki, spółki Janusza Palikota. Nie mamy tak naprawdę w toku tego postępowania na obecnym etapie żadnych informacji co, co do tego, jakie będą propozycje układowe kierowane przez, przez samego dłużnika. Nie wiemy, co się znajduje we wstępnym planie rekrutacyjnym i co się będzie znajdowało w docelowym planie, planie przygotowanym przez nadzorcę oraz dłużnika w toku tego postępowania. Natomiast no, można śmiało powiedzieć, że wykorzystanie tego postępowania, akurat w przypadku, kiedy wcześniej mamy złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, może budzić obawy, czy rzeczywiście dłużnik no, kieruje się interesem wierzycieli, czy tylko i wyłącznie swojej, swojej spółki. Ja nie chcę być pesymistą, także nie chcę w żadnym wypadku przesądzać, że tak jest, natomiast z doświadczenia wiem, że niekiedy tego typu postępowania właśnie służą temu, żeby zyskać trochę na czasie. Przy okazji dłużnik no, miał, miał święty spokój od ewentualnych egzekucji komorniczych i mógł operować przez jakiś czas. Tego typu postępowanie trwa 4 miesiące, więc no, bądźmy szczerzy, 4 miesiące to, są, to, jest, to jest wystarczający okres czasu, aby jakieś określone ruchy, czy też ewentualnie plan naprawczy wprowadzić, natomiast w niektórych sytuacjach te 4 miesiące sprowadzają się do tego, że współ Bądź generalnie w przedsiębiorstwie się nic konkretnego nie dzieje, co miałoby polepszyć sytuację, a jest tylko i wyłącznie e, trwa taki, jakby proces, nie chcę powiedzieć wyciągania środków, ale po prostu zyskiwania na, na, na czasie, na jakieś inne ruchy, które akurat dłużnik próbuje wykonać, które niekoniecznie muszą być zgodne z tym, co chcieliby ewentualnie robić wierzyciele w toku, w toku jakichś procedur, procedur zmierzających oczywiście do odzyskania ich, ich wierzytelności. Warto też tutaj się pochylić nad jedną rzeczą. Otóż w toku tego postępowania bardzo ważną rolę będzie pełnił nadzorca układu. Ten nadzorca układu, on nie jest przecież Pewnomocnikiem dłużnika, więc mimo tego, że, że, że został wybrany przez samego dłużnika, to nie może on się zachować jak pewnomocnik. On musi pełnić poniekąd taką rolę trochę jakby policjanta pomiędzy wierzycielami a, a, a samym dłużnikiem. I pilnować z jednej strony, czy rzeczywiście dłużnik nie dokonuje takich czynności, które mogłyby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli, i jeżeli, jeżeli potencjalnie czynności przekraczające tak zwany zwykły zarząd mają miejsce, no to on musi do tego wyrazić zgodę. No a z drugiej strony też. No, pilnuje tego, czy przypadkiem wierzyciele nie podejmują zbyt daleko idących działań, które mogłyby, mogłyby zaszkodzić tej idei, celowi postępowania o układu, czyli właśnie przyjęciu, przyjęciu układu. Myślę, że to, co zrobił Janusz Palikot w kontekście akurat tej spółki, może być na pierwszy rzut oka uznane za właściwy schemat postępowania, natomiast myślę, że tak naprawdę czas pokaże, jakie były intencje i zarządu tej spółki, i czy układ dojdzie do skutku, czy on nie dojdzie. Natomiast na pewno w... Z treści, z treści internetowych możemy wyczytać, że łatwo nie będzie, ponieważ dosyć spora liczba wierzycieli no nie, nie pała zbytnio chęcią do, 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 do tego, co się dzieje akurat, akurat w, w spółce manufaktura piwa, wódki i wina. Także. Czas pokaże. Myślę, że te 4 miesiące zlecą bardzo szybko i już niedługo będziemy pewnie wiedzieli, czy układ zostanie przyjęty, a spółka będzie dalej funkcjonowała, czy wręcz przeciwnie sąd ogłosi upadłość, a być może tej upadłości też nie ogłosi. To wszystko nie zależało od tego, jaki jest, jakie są składniki i ile są warte te aktywa, które spółka posiada.